Dzień dobry, Łukasz Warzecha, tygodnik Do Rzeczy. Można by powiedzieć, że wewnątrz obozu władzy trwa coś, co publicystycznie dałoby się określić jako wojna o Antoniego Macierewicza lub też wojna wokół Antoniego Macierewicza, ale tak naprawdę to jest konflikt o wizję sprawowania władzy, o to, w którą stronę ta władza ma podążać. Bardzo ciekawy wgląd w sposób widzenia rzeczywistości przez ministra obrony daje opublikowany przez Pawła Kukiza list, w którym Antoni Macierewicz kilka miesięcy temu Pawła Kukiza oskarżał o współdziałanie, a przynajmniej funkcjonalne współdziałanie z antypolskimi siłami. List napisany w bardzo charakterystycznej, podniosłej, można by powiedzieć wręcz pompatycznej retoryce. I ponieważ był to list prywatny, Paweł Kukiz mimo to zdecydował się dziś na jego opublikowanie, to można założyć, że to jest ten styl i ten sposób myślenia i ten sposób mówienia, którym Antoni Macierewicz posługuje się faktycznie, a więc styl, w którym widzimy odbicie przekonania, że toczy się jakaś niemalże eschatologiczna wojna pomiędzy siłami światła i siłami ciemności. I właśnie bardzo ciekawy jest ten list z tego powodu, że on pokazuje, jakie tutaj wizje ze sobą walczą. Z jednej strony jest ta wizja walki totalnej, walki obozu aniołów z obozem szatanów. To jest ta wizja, która bardzo odpowiada radykalnym wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, którzy wciąż powtarzają, że toczy się wojna, w czasie wojny się nie dyskutuje, nie zwraca się uwagi na subtelności, a poza tym nie można być gdzieś pomiędzy obozami, bo kto jest pomiędzy obozami, kto krytykuje według swoich przekonań, a nie zgodnie z linią partyjną, czyli zgodnie ze sztandarem, pod którym powinien występować, ten jest faktycznie zdrajcą sprawy, jest po prostu zdrajcą, jak na wojnie należy do niego strzelać. I druga wizja to jest wizja pragmatyczna, to jest wizja, w której jest miejsce na szarości, jest miejsce na różne odcienie kolorów, jest miejsce na swobodną krytykę zgodną ze swoimi przekonaniami, zamiast maszerowania równo w jednym szeregu z partią rządzącą, no albo z jej przeciwnikami, bo przecież oni stosują dokładnie odbicie tego pierwszego sposobu myślenia. W moim przekonaniu ten pierwszy sposób widzenia jest bardzo szkodliwy, dlatego że jest niszczący dla państwa. On tworzy złudzenie, że jesteśmy w stanie stworzyć państwo wyłącznie dla jednej grupy ludzi, wyłącznie dla twardych wyborców tej czy innej partii. To jest bardzo niebezpieczny sposób myślenia, niezależnie od tego, kto będzie władzę sprawował. Dlatego sądzę, że ten problem, którym dla władzy, dla rządu, dla obozu Prawa i Sprawiedliwości stał się niewątpliwie Antoni Macierewicz, należałoby rozstrzygnąć. Niekoniecznie musi to oznaczać dymisję ministra, ale powinno to oznaczać przypomnienie, że to nie minister Macierewicz wyznacza kierunek działania tego rządu, to nie minister Macierewicz jest w nim najważniejszą osobą i to nie minister Macierewicz będzie decydował o tym, która z tych dwóch opisanych wcześniej wizji bierze w obozie władzy górę.